To zdjęcia z pierwszego maratonu Szlakiem Wina i Miodu, który odbył się w ubiegłym roku. Na starcie pojawili się biegacze z całej Polski. Wśród nich oczywiście amatorzy, ale również doświadczeni biegacze nastawieni na wykręcenie dobrego wyniku. W tym roku z pewnością będzie podobnie. Już w najbliższą sobotę rusza druga edycja lubuskiego maratonu Szlakiem Wina i Miodu. Na trasie biegu znajdą się takie punkty jak winnica Krucza w Buchałowie, winnica Winiarka w Kiełpinie, winnica Świętej Jadwigi w Świdnicy i Muzeum Etnograficzne w Ochli. Maratończycy będą mieli do pokonania trasę o długości 42 km. Start i metę zaplanowano w Drzonkowie, a swój udział w biegu potwierdziło już 450 biegaczy. Organizatorzy przypominają, że biuro zawodów na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji będzie czynne jutro w godzinach od 18 do 22 i w sobotę tuż przed startem maratonu między 7 a 8 rano.